Cześć, Jacek z tej strony. Witam Was dzisiaj w najnowszym filmiku odnośnie Lightrooma. Chcę Wam zaprezentować interfejs Lightrooma, sposób działania niektórych narzędzi oraz najciekawsze funkcje tego programu. Jeżeli nie mieliście nigdy styczności z Lightroomem, jest to program, którego głównym zadaniem jest wywoływanie surowych plików z aparatu, czyli tzw. RAW-ów. Natomiast posiada on wiele dodatkowych funkcji, które są bardzo przydatne podczas codziennej pracy ze zdjęciami. Zacznijmy zatem od zaimportowania przykładowej galerii zdjęć do Lightrooma. Możemy to zrobić poprzez menu w pasku u góry, wybierając opcję import zdjęć lub wideo lub przyciskiem po lewej stronie na dole import. Otwiera nam się nowe okno dialogowe importu. Podczas pierwszej styczności z tym oknem może się ono wydawać dosyć skomplikowane, natomiast po imporcie kilku galerii przywykniecie do niego i na pewno odnajdziecie się w nim. Po lewej stronie mamy źródło importu. Możemy tutaj wybrać dysk, na którym znajduje się folder z naszą galerią, lub po umieszczeniu karty w czytniku kart otworzy nam się dodatkowo u góry jeszcze jedno źródło czytnika, z którego bezpośrednio możemy skopiować zdjęcia na nasz dysk. Mamy tutaj u góry do wyboru kilka opcji. Podczas zgrywania zdjęć z kart najlepszą opcją jest opcja kopiowania, która rozwinie nam po prawej stronie katalog docelowy, do którego będziemy chcieli zgrać nasze zdjęcia. Jest to lepsza opcja niż opcja przeniesienia, ponieważ zdjęcia zostają nam na karcie. Jeżeli coś pójdzie nie tak, mamy pewność, że nie usunęliśmy sobie zdjęć z karty. W naszym przypadku wybierzemy opcję dodawania zdjęć, ponieważ zdjęcia znajdują się u mnie na dysku. Zdjęcia te wybierzemy z jednego z dysków po lewej stronie, dysk ze zdjęciami u mnie w tym przypadku. I szukamy folderu z przykładową galerią zdjęć, czyli tutek srutek. Po prawej stronie mamy opcję budowania inteligentnego podglądu. Jest to nowa opcja, która umożliwia wczytanie najważniejszych informacji zdjęcia, załadowanie ich na dysk i w ten sposób późniejsza obróbka jest dużo szybsza i przyjemniejsza. Najlepiej jest, podobno przynajmniej z tego co słyszałem, wybrać opcję budowania podglądu 1:1, ponieważ jest to pełen podgląd, który zapisuje się nam w pamięci Lightrooma, w tymczasowej pamięci Lightrooma, i dzięki temu przebiega szybciej procesowanie wszystkich ustawień, które naniesiemy. W opcji dodawania zdjęć mamy dosyć mało opcji po prawej stronie. Możemy również na przykład zastosować metadatę, którą ustawimy sobie wcześniej do wszystkich importowanych zdjęć. Natomiast przy kopiowaniu zdjęć z karty mamy dużo więcej opcji do wyboru i na przykład możemy również podczas kopiowania zdjęć z karty utworzyć zapasową kopię tych samych zdjęć na innym dysku, na przykład zewnętrznym dysku, na którym trzymamy backup wszystkich zdjęć. My w tym przypadku jednak tylko dodamy te zdjęcia, ponieważ one fizycznie znajdują się już u mnie na dysku, dlatego zostaną one tylko dodane do biblioteki Lightrooma. Mamy zaznaczoną opcję generowania podglądu 1:1. I możemy zaimportować zdjęcia. Po lewej stronie w oknie folderów pokaże nam się na liście nasz nowo zaimportowany folder. U góry widzimy, że Lightroom wykonuje obecnie kilka operacji. Są to dwie operacje jednocześnie budowania podglądów 1:1 do każdego zdjęcia. Możecie zauważyć, że miniatury tych zdjęć są delikatnie rozmazane, natomiast kiedy zostanie zbudowany ich podgląd, miniatury stają się dużo ostrzejsze i ich podglądy są już wtedy w pełni wygenerowane. Poczekajmy zatem, aż Lightroom wykona całkowicie obie operacje. Dobra, mamy załadowane wszystkie podglądy naszych zdjęć. Wspomnę teraz o kilku rzeczach i elementach dostępnych na głównym panelu Lightrooma. Po lewej stronie pierwszy mamy nawigator, który pokazuje nam miniaturę zaznaczonego zdjęcia oraz opcję powiększenia. Niżej mamy katalogi, których ja osobiście akurat nie używam. Poniżej katalogów mamy foldery, które pokazują nam wszystkie zaimportowane foldery podzielone na dyski.
Poniżej mamy kolekcje, które w nowszych wersjach Lightrooma umożliwiają nam synchronizację zdjęć z aplikacją mobilną Lightrooma. I jeżeli załadują nam się wszystkie zdjęcia do Lightrooma oraz do kolekcji i zsynchronizują nam się z aplikacją mobilną, możemy na tablecie lub telefonie zdjęcia te obrabiać w pewien sposób, dodawać niektóre ustawienia dostępne w aplikacji mobilnej i po zapisaniu zsynchronizują one nam się z ustawieniami na naszym komputerze i będą dostępne od razu po zalogowaniu się do Lightrooma. Poniżej mamy kilka serwisów społecznościowych i galerii online, gdzie możemy bezpośrednio eksportować nasze zdjęcia. Tej opcji również nie używam, ponieważ wolę wyeksportować sobie zdjęcie na dysk i z dysku po prostu umieścić zdjęcie w internecie, jeżeli czuję taką potrzebę. U góry mamy pasek, na którym możemy sobie zdefiniować własną etykietę w Lightroomie w opcjach oraz po prawej stronie mamy wszystkie moduły dostępne w Lightroomie. Najważniejszy dla nas będzie moduł biblioteki Library, Develop i to wszystko, ponieważ mapy, jeżeli mamy aparat z geotaggingiem, może nam to pokazać, jakie zdjęcia zostały wykonane w jakich krajach na mapie świata. Moduł książki przydatny może być dla fotografów ślubnych, ponieważ można tam wybierać różne ustawienia kart w albumie i dodawać nasze zdjęcia. Pokaz slajdów czasem przydatny, jeżeli chcemy na szybko pokazać prezentację wybranych zdjęć. Mamy również moduł druku, który jak sam wskazuje przydatny jest podczas wydruków zdjęć oraz moduł internetowy, który tworzy nam automatyczne galerie, jeżeli mamy taką potrzebę. Zaraz po imporcie zdjęć znajdujemy się w module biblioteki, gdzie widoczne są nasze zdjęcia w formie siatki. Możemy wybrać również widok pojedynczego zdjęcia lub jeżeli zaznaczymy sobie z kontrolem dwa zdjęcia, możemy sobie porównać jedno z drugim w różnych opcjach. Mamy również bardzo przydatny układ takiego wstępnego wyboru zdjęć, jeżeli zaznaczymy sobie na przykład wiele zdjęć, zwłaszcza podobnych, które wybieramy podczas obróbki całej sesji, możemy wybrać ten tryb lub nacisnąć klawisz N. Wszystkie zdjęcia układają nam się w siatkę dopasowaną do przestrzeni wyświetlania zdjęć. Jeżeli któreś ze zdjęć nam się od razu nie podoba, możemy kliknąć krzyżyk i zostaje ono po prostu odznaczone, nie usunięte, a wszystkie inne zdjęcia automatycznie powiększają się, jeżeli jest na to miejsce, lub tylko przesuwają, zostawiając nam tylko nasze wybrane zdjęcia konkretne z danej sesji, które pasują nam do całości. Wróćmy jednak do widoku siatki. Możemy wybrać również sortowanie naszych zdjęć, które dodaliśmy, pomniejszać, powiększać miniatury tych zdjęć. A na dole mamy opcję filtra. Po zainstalowaniu Lightrooma jest on ukryty, natomiast po naciśnięciu słowa filtr odkrywają nam się wszystkie filtry. Jeżeli zaznaczymy sobie jakieś z naszych zdjęć, po prawej stronie wyświetla nam się histogram do tego zdjęcia oraz kilka bardzo szybkich opcji modułu wywoływania, jak również inne opcje typu metadata i ustawianie słów kluczowych lub komentarzy do zdjęć. Będą one zapisywane po eksporcie zdjęcia w metadacie. Dostępne tutaj opcje szybkiego wywoływania mogą być przydatne czasem, jeżeli na przykład wiemy, że tylko chcemy delikatnie rozjaśnić lub bardzo rozjaśnić dane zdjęcie, natomiast mamy tutaj bardzo małą kontrolę nad wywoływaniem tego zdjęcia, dlatego najbardziej przydatnym modułem w Lightroomie jest moduł wywoływania Develop, do którego teraz przejdziemy. W module wywoływania Develop po lewej stronie mamy listę przygotowanych presetów do Lightrooma, które są wygrywane już podczas instalacji Lightrooma oraz presetów, które sami możemy sobie zdefiniować, dodając je przyciskiem plus i wybierając opcje, które skorygowaliśmy, które chcemy, aby były w tym presecie. Całkiem na dole mamy historię naniesionych przez nas ustawień.
i zawsze możemy wrócić do poprzednich ustawień naszego zdjęcia, do surowego pliku, jaki został zaimportowany w Lightroomie. Po prawej stronie modułu wywoływania znajdują się najważniejsze opcje Lightrooma. Całkiem u góry widzimy histogram, który jest graficzną reprezentacją danych uchwyconych przez naszą matrycę. Widzimy tutaj na przykład wysoką wartość koloru niebieskiego w środkowej części ekspozycji naszego zdjęcia. Jeżeli zauważycie, możemy najechać na histogramie strzałką i podświetlą nam się pewne sekcje histogramu, które odpowiadają poniższym ustawieniom w Lightroomie. Jeżeli na środku przytrzymamy i przesuniemy całość, cały histogram w lewo lub w prawo, zmienimy ekspozycję naszego zdjęcia. Jeżeli zrobimy to trochę bardziej na lewo, będziemy mieli tutaj możliwość konfiguracji samych cieni lub czarnych elementów na zdjęciu, natomiast po prawej stronie przepaleń lub białych elementów na zdjęciu. Ja osobiście wolę jednak ustawiać wszystko suwaczkami dostępnymi na dole, ponieważ jest to dużo przyjemniejsze niż przeciąganie histogramu w prawo i lewo. Bezpośrednio pod histogramem mamy kilka opcji, dla przykładu przycinania. Możemy tutaj sobie dostosować różne proporcje boków, wprowadzić własne. Mamy również linijkę, którą po aktywowaniu możemy przeciągnąć na zdjęciu i ustawić poziom. Drugą opcją jest taki lightroomowy pędzel korygujący. Możemy nim usuwać pewne elementy na zdjęciu. W tym przypadku na przykład kawałek chmury możemy przenieść. Pędzel ten w nowszych wersjach umożliwia malowanie ustawień elementów, które chcemy zmienić. Natomiast w bardzo wczesnych wersjach Lightrooma pędzel ten umożliwiał jedynie nanoszenie zmian klikaniem, czyli takich tylko kółek. Na szczęście już w nowszych wersjach Lightrooma pędzel ten umożliwia malowanie i usuwanie elementów nie tylko takich właśnie kołowych. Zaznaczmy te elementy i klawiszem Delete usuńmy je. Dalej po prawej mamy narzędzie usuwania czerwonych oczu. W tym przypadku akurat nie mam zdjęcia z czerwonymi oczami, natomiast wiadomo, że jeżeli macie jakieś zdjęcia z cyfrówek i są czerwone oczy, to wystarczy po prostu na środku takiego czerwonego kółka kliknąć tym narzędziem i Lightroom wtedy sam automatycznie nam dopasuje ustawienia do tego oka lub jeżeli chcemy kliknąć, przytrzymać i zaznaczyć obszar, w którym ma usunąć czerwony element. Na środku mamy filtr gradacyjny. Jest to bardzo przydatne narzędzie, które umożliwia tworzenie gradientów z ustawieniami. Ustawienia te odpowiadają głównym ustawieniom w Lightroomie, czyli jeżeli nawet rozjaśnimy sobie bardzo mocno zdjęcie, ale chcemy, żeby od lewej strony było ono ciemniejsze, możemy przejść do narzędzia właśnie gradientu, obniżyć w nim ekspozycję i od lewej strony przeciągnąć taki filtr, który działa jak połówkowy filtr szary założony przed obiektywem. Usuńmy jednak ten filtr i wróćmy do standardowych ustawień. Jeżeli chcemy wrócić, wyzerować jakiekolwiek z ustawień na danych suwakach, wystarczy dwa razy kliknąć lewym przyciskiem myszy na nazwie danego ustawienia. W ACR-ze Photoshopowym działa to trochę inaczej, ponieważ żeby wyzerować ustawienia dla danego suwaka, wystarczy kliknąć dwa razy na suwaku, natomiast w Lightroomie klikamy dwa razy na nazwę danego ustawienia. Następnie mamy filtr kołowy, który działa na tej samej zasadzie co filtr gradacyjny. Po jego aktywowaniu otwiera nam się nowy panel ustawień, dokładnie takich samych jak w głównym oknie Lightrooma i możemy dzięki temu nanosić kołowo dane ustawienia. Jeżeli chcemy rozjaśnić na przykład tylko środek, w tym momencie akurat maska nie jest odwrócona, dlatego
filtr wpływa na krawędzie zdjęcia, natomiast jeżeli odwrócimy ten filtr, będzie on wpływał tylko wewnątrz zaznaczenia, tam gdzie to zaznaczenie namalowaliśmy. Możemy oczywiście wybrać poziom rozproszenia brzegów danego zaznaczenia. Jeżeli zastosujemy jedno ustawienie filtra kołowego, a chcemy na przykład poza rozświetleniem środka przyciemnić również brzegi podobnym filtrem, możemy po prostu kliknąć opcję wyboru nowego filtra, nanieść nowe ustawienia. Chcemy, żeby teraz były od zewnątrz, czyli nieodwrócone, i nanieść nowy drugi filtr. Czyli automatycznie tylko dwoma filtrami kołowymi rozświetliliśmy środek i przyciemniliśmy brzegi kadru. W tym przypadku akurat za mocno rozświetliliśmy środek i widzimy na miniaturze poświatę wokół głowy, dlatego jest to zbyt mocne ustawienie. Po zaznaczeniu danego filtra możemy go bardzo łatwo usunąć klawiszem Delete. Całkiem po prawej stronie mamy do wyboru pędzel ustawień, który działa na tej samej zasadzie co filtr gradacyjny oraz filtr kołowy, czyli malujemy nim ustawienia wybrane w opcjach tego pędzla. Jeżeli na przykład chcemy rozświetlić tylko twarz, możemy wybrać dany pędzel. Taka mała wskazówka, scrollem możemy pomniejszać i powiększać rozmiar danego pędzla lub na dole po prostu pomniejszyć, powiększyć. Mamy miękkość krawędzi oraz płynność. I możemy namalowywać dane ustawienia na zdjęciu bezpośrednio. Po namalowaniu danych ustawień pędzel ten jest automatycznie zaznaczony i podświetla nam się okno ustawień tego pędzla. Jeżeli chcemy zmienić coś, możemy po zamalowaniu nanosić jeszcze zmiany. Dla przykładu, jeżeli nasze zamalowanie nie dało nam odpowiednio rozświetlającego efektu, możemy zwiększyć ekspozycję, na przykład ściągnąć przepalenia. Usuńmy jednak ten pędzel i przejdźmy do najważniejszych ustawień Lightroomie, czyli panelu głównego. Pierwszym elementem, jaki możemy skorygować w Lightroomie, jest balans bieli. Możemy wybrać balans dostępny z listy rozwijanej w Lightroomie. Dla przykładu wiem, że to zdjęcie było wykonane z użyciem lampy błyskowej, dlatego mogę wybrać dla przykładu balans bieli lampy, który delikatnie ochłodzi nam zdjęcie. Możemy jednak ręcznie suwakami dobrać odpowiednią temperaturę dla danego zdjęcia. Jeżeli nie wiecie, jaką temperaturę dobrać, po prostu bardzo mocno przesuńcie suwak w lewo, później w prawo i przesuwajcie go z coraz mniejszą granicą od środka, aż zacznie Wam najbardziej pasować miejsce, w którym zdjęcie wygląda dobrze. Natomiast jeżeli macie jakiś neutralny kolor na zdjęciu, na przykład biały lub szary, nie może być to stuprocentowo biały, ponieważ w stuprocentowo białym kolorze nie ma żadnych informacji. Natomiast jeżeli macie neutralnie szary lub bardzo jasno szary kolor na zdjęciu, możecie wybrać pipetę i spróbować wybrać podobny kolor i całe ustawienia balansu bieli sprowadzą ten kolor do neutralnego odcienia szarości. W tym przypadku oczywiście jest to troszkę za chłodne zdjęcie, ponieważ bluzka nie była idealnie szara, tylko była lekko beżowa, dlatego była cieplejsza. W podstawowych ustawieniach poniżej mamy oczywiście korekcję ekspozycji. Jeżeli nasze zdjęcie wyszło delikatnie zbyt ciemne, możemy zwiększyć ekspozycję. Możemy również zwiększyć lub zmniejszyć kontrast. Natomiast ja osobiście unikam tego suwaka głównie ze względu na to, że zwiększenie kontrastu bardzo wpływa na kolory zdjęcia. Kontrast dużo lepiej zmienia się albo suwakiem czerni, albo krzywymi. Pod kontrastem mamy bezpośrednio suwak prześwietleń, cieni, bieli oraz czerni. Pobawcie się tymi wszystkimi suwakami i zobaczcie, jak wpływają na Wasze zdjęcia. Ja osobiście lubię odzyskać zawsze trochę informacji z RAW-a podczas wywoływania zdjęcia, dlatego ściągam delikatnie suwak prześwietleń. W nowszych wersjach Lightrooma działa on zadziwiająco dobrze.
w starszych wersjach, kiedy ściągaliśmy suwak prześwietleń całkiem w dół, głównie na twarzy pojawiały się szare plamy, gdzie po prostu białe elementy zostały sprowadzone do szarego koloru, a nie odzyskiwały się tam żadne informacje. Oczywiście na tym przykładzie wszystkie informacje na zdjęciu były, nie było żadnych przepaleń, nie traciliśmy żadnych informacji, dlatego zsunięcie tego suwaka całkiem w dół nie będzie skutkowało szarymi plamami na zdjęciu. Jednak możemy zobaczyć, że w chmurach odzyskujemy bardzo dużo informacji, jednocześnie zachowując naturalny kontrast na twarzy. Ściągnijmy troszkę przepaleń. Możemy dodać delikatnie wypełnienie cieni, żeby ten kontrast nie był aż taki duży, żeby tak jakby delikatnie zmiękczyć światło. Oczywiście miękkość światła zależy od wielkości modyfikatora użytego do oświetlenia danej osoby. Natomiast zawsze możemy wypełnić delikatnie cienie po fakcie w Lightroomie, dzięki czemu one się otworzą i zobaczymy w nich więcej informacji. Suwak bieli przydaje się często do rozświetlania twarzy, ponieważ jest ona dosyć często jednym z jaśniejszych elementów na zdjęciu. Dlatego kolory te skłaniają się ku prawej stronie histogramu i przesuwając suwak bieli w górę, możemy w łatwy sposób rozświetlić twarz. Musimy jednak uważać, aby nie wyszły nam dziwne przebarwienia, jeżeli przesadzimy z tym suwakiem. Ja osobiście bardzo rzadko używam tego suwaka. Do rozświetlenia twarzy mam inną metodę, którą pokażę Wam za chwilę. Natomiast kontrast podnoszę dosyć często suwakiem czerni. Niżej znajduje się bardzo przydatny przycisk Clarity, który po polsku chyba nazywa się przejrzystość. I w nowych wersjach Lightrooma działa on naprawdę dobrze na elementach, które mają dużo tekstury. Na przykład włosy Dominiki po przesunięciu tego suwaka nabiorą bardzo dużego kontrastu, ponieważ działa to na mikrokontrast na zdjęciu, dlatego po przesunięciu tego suwaka wydobywa się bardzo dużo tekstury z włosów oraz na przykład z kurtki skórzanej. Jednak przy portretach działa to nie najlepiej, ponieważ bardzo wpływa na skórę. Niektórzy lubią używać pędzla korygującego, który ma wbudowane ustawienie miękkiej skóry. Jeżeli zauważycie, suwak Clarity w tym przypadku jest całkowicie przesunięty do lewej strony, co bardzo zmienia kontrast i w ten sposób możemy na przykład zmiękczyć skórę. Natomiast jeżeli przesadzimy z tym pędzlem, to skóra straci bardzo dużo informacji i będzie płaska. Dlatego retusz skóry zostawmy na przyszłe tutoriale w Photoshopie. Pod suwakiem Clarity jest bardzo przydatny suwak Vibrance, który zwiększa nasycenie kolorów na zdjęciu. Jednak, tak jak już wspomniałem w pierwszym filmie, podczas wywoływania zdjęć w ACR-ze, suwak ten nie wpływa aż tak mocno na skórę. Oczywiście w pewnym stopniu wpływa na nasycenie koloru skóry, natomiast bierze on pod uwagę głównie kolory, które nie wpadają w odcienie skóry, co jest bardzo przydatne, gdy na zdjęciu w tle, tak jak w przypadku zdjęcia Julity, mamy dużo kolorów w tle, które chcielibyśmy nasycić. Możemy wtedy przesunąć suwak Vibrance i skóra aż tak mocno nie zostaje nasycona, w przeciwieństwie do suwaka saturacji kolorów, który bierze pod uwagę wszystkie kolory na zdjęciu, nie oszczędzając skóry. Pod głównym panelem w Lightroomie mamy panel krzywych. Do wyboru mamy dwa tryby krzywych. Możemy po kliknięciu takiego znaczka w prawym dolnym rogu panelu wybrać tryb albo malowania krzywych punktami, albo możemy wybrać tryb suwaków lub przeciągania krzywej góra-dół.
Wybieramy oczywiście ten tryb, który najbardziej nam odpowiada. Bawcie się tymi krzywymi. Zobaczcie, co Wam najbardziej pasuje. Ja osobiście wolę rysować krzywe samemu, ponieważ mam nad tym większą kontrolę i można dzięki temu również ucinać graniczne punkty krzywej. Dla przykładu ściąć kontrast, obniżając punkt bieli i podwyższając punkt czerni. Daje nam to taki klasyczny, stary wygląd o obniżonym kontraście. Poniżej panelu krzywych jest jeden z moich ulubionych paneli, czyli odcienia, nasycenia oraz rozświetlenia koloru. I w tym panelu możemy w bardzo łatwy sposób rozświetlić skórę, twarz. Wystarczy, że w zakładce Luminance, czyli rozświetlenia, podniesiemy naświetlenie koloru pomarańczowego, delikatnie żółtego oraz czerwonego i automatycznie możemy sobie włączyć i wyłączyć każdy z paneli w lewym górnym rogu takim przyciskiem włączenia-wyłączenia. Możemy porównać, co daje nam nasze ustawienie. Rozświetla ono bardzo dobrze skórę tylko i wyłącznie poprzez podniesienie kilku suwaków składowych koloru skóry. Również zamiast używania samych suwaków, jeżeli nie jesteśmy pewni, czy na przykład czerwony znajduje się na pewno w danym odcieniu skóry, możemy wybrać ten znacznik i myszką najechać na dany obszar na zdjęciu. Wtedy podświetlą nam się dane kolory składowe elementu, który wybraliśmy, na który najechaliśmy, i kółkiem myszki, scrollem do góry lub w dół możemy kontrolować w bardzo łatwy sposób te suwaki. Niżej mamy opcję split toningu, tak zwanego cross processingu. Możemy dodać zabarwienie w cieniach lub przepaleniach. Dla przykładu możemy sobie wybrać na przykład w przepaleniach żółtawy kolor, w cieniach niebieskawy i mamy standardowy cross-processing. Wyzerujmy jednak te ustawienia. Możecie sobie samodzielnie bawić się tymi kolorami. Natomiast cross-processing dużo ładniej wygląda podczas używania krzywych na kanałach różnych kolorów i będziemy to omawiać w przyszłych tutorialach. Poniżej mamy wyostrzanie. Możemy sobie wyostrzyć dane zdjęcie już na tym etapie. Jeżeli wolimy robić to w Photoshopie, możemy śmiało wyostrzać zdjęcie w Photoshopie. Możemy również wyostrzać automatycznie zdjęcia przy eksporcie ich do JPEG-ów z Lightrooma. I zasada tutaj działania wyostrzenia jest taka sama jak w ACR-ze. Możemy również maskować wyostrzenie. Jeżeli przytrzymamy Alt na suwaku maski i przesuniemy go w prawą stronę, wyświetlą nam się tylko krawędzie, które zostaną wyostrzone, czyli nie wyostrzy nam się sama faktura skóry, ale wszystkie krawędzie, oczy, usta. Mamy również tutaj niżej redukcję szumu. Zdjęcie to jednak zostało wykonane na ISO 100, dlatego redukcji szumu nie będę stosował w tym przypadku. Poniżej mamy korekcję soczewki. Jest ona bardzo przydatna w przypadku, gdy chcemy wyrównać dane zdjęcie. W tym przypadku możemy również wybrać profil danego obiektywu. Pamiętam, że to zdjęcie zespołu Paolo Sergio było wykonywane Tamronem 1750. Jeżeli wybierzemy markę, model obiektywu bardzo często jest już wyszukiwany automatycznie. W przypadku obiektywów Nikora model i marka są wybierane automatycznie już tylko po zaznaczeniu opcji włączenia korekcji profilu. W tym przypadku usunęła nam się winieta oraz dystorsja. Natomiast zdjęcie delikatnie jest nierówne. Możemy wrócić do podstawowych opcji korekcji i wybrać opcję auto, która sama wyszuka nam dane linie na zdjęciu i wyprostuje nam je tak, żeby zdjęcie wyglądało na jak najprostsze. W tym przypadku było bardzo dużo linii na zdjęciu typu drzwi oraz schody, które były bardzo dobrą bazą do ustawienia prostego zdjęcia. Jest to bardzo fajny automagiczny przycisk, który
Naprawdę działa czasami cuda, zwłaszcza przy zdjęciach budynków. Możemy jednak wybrać tylko poszczególne opcje, które chcemy, aby zostały naniesione, czyli wyrównanie w poziomie, w pionie lub pełne wyrównanie. Mamy tutaj również korekcję koloru, czyli aberracji chromatycznych oraz manualna korekcja soczewki. Możemy dodać lub odjąć dystorsję, a nawet dodać winietę. Niestety dodawanie winiety na tym poziomie nie jest zawsze w 100% skuteczne, ponieważ winieta ta symuluje naturalne zachowanie winiety danego obiektywu i będzie ona zawsze na brzegach pełnego kadru. Jeżeli natomiast zdjęcie przytniemy do samego na przykład środka, winieta ta zostanie na brzegach kadru poza naszym przycięciem i nie będzie już widoczna. Dlatego winietę, którą chcemy nanieść po skadrowaniu zdjęcia, lepiej jest dodać albo w panelu efektów, na przykładzie właśnie winiety po skadrowaniu, albo jeszcze lepiej i naturalniej filtrem kołowym. Niżej właśnie mamy wspomniany wcześniej panel efektów, w którym możemy dodać na przykład winietę po kadrowaniu oraz dodać szum. Na samym dole mamy kalibrację aparatu. Wybieramy tutaj profil barwowy naszego aparatu. Możemy wybrać profile, które są dostępne w naszym aparacie automatycznie lub profile Adobe, a jeżeli mamy skonfigurowane profile naszego aparatu oraz obiektywu, a nawet oświetlenia narzędziem Color Checker, możemy tutaj zaimportować profile aparatu i wyświetlą one nam idealne kolory dla danego ustawienia. Są to z grubsza najważniejsze elementy w Lightroomie, natomiast w nowszych wersjach zostały dodane nowe opcje, nawet składania panoram oraz HDR-ów powiększający zakres dynamiczny danych zdjęć, co nie było poprzednio możliwe w samym interfejsie Lightrooma, tylko trzeba było na przykład panoramy oraz HDR-y sklejać już w Photoshopie. Dla przykładu wybrałem jedno zdjęcie, które wiedziałem podczas jego robienia, że będę chciał złożyć z niego panoramę i uzyskać dodatkową głębię ostrości. Jest to tak zwana technika Brenizera, która pozwala uzyskać większą rozdzielczość oraz większą głębię ostrości mniejszymi matrycami. I dla tego przykładu podczas sesji dla firmy Escoli wiedziałem, że będę chciał złożyć panoramę z zdjęcia portretowego oświetlonego błyskiem, dlatego wykonałem kilka kadrów. Możemy je zobaczyć dokładnie tutaj, poszczególne kadry. Możemy prawym przyciskiem myszy kliknąć na zaznaczone przez nas zdjęcia, wybrać opcję Photo Merge oraz Panorama. Jak widzimy, jest na to również skrót klawiszowy Ctrl-M. W tym przypadku Lightroom nie wybrał automatycznie najlepszej opcji lub była zaznaczona opcja z poprzedniego mojego użycia panoramy, dlatego możemy wybrać autoselekcję przez Lightrooma odpowiedniego składania panoramy i panorama sferyczna wydaje się być bardzo naturalna. Możemy również wybrać opcję autokropa, które automatycznie przytnie nam zdjęcie maksymalnie do krawędzi tak, aby nie było widać białych elementów z poprzednich kadrów. Daje nam to maksymalne pokrycie całego zdjęcia. Jeżeli mamy wybrane już wszystkie ustawienia, możemy kliknąć opcję Merge, co spowoduje stworzenie nowego pliku DNG, które będzie surowym plikiem z surowymi informacjami, które dalej możemy obrabiać w module Develop. Po złożeniu całej panoramy możemy ją zaznaczyć i przejść do modułu wywoływania. Mamy teraz do dyspozycji zdjęcie złożone z 5 surowych plików, które również jest zdjęciem surowym zapisanym w formacie DNG, czyli Digital Negative. Jest to cyfrowy negatyw, tak jak nazwa angielska wskazuje. I możemy tutaj również wybierać wszystkie dostępne opcje Lightrooma i dowolnie obrabiać to zdjęcie. Możemy to zdjęcie przede wszystkim przykadrować. Jeżeli nie chcemy, aby proporcje boków zawsze przesuwały się razem podczas kadrowania, możemy odznaczyć kłódkę. Jeśli chcemy mniej ziemi, twarz mniej więcej w 1/3. Tak przykadrowane zdjęcie możemy dalej spokojnie obrabiać. Możemy zacząć od ściągnięcia przepaleń z nieba
dodać delikatnego kontrastu czerniami. Możemy nawet ochłodzić delikatnie zdjęcie, ponieważ całość jest za ciepła. Natomiast tracimy w tym momencie trochę ciepła z nieba. Możemy jednak dodać taką prowizoryczną flarę filtrem kołowym. Po prostu zwiększamy temperaturę filtra i nanosimy tak, aby od środka ustawienia danego filtra były cieplejsze. I możemy od brzegu przenieść ten filtr, dzięki czemu da on nam takie właśnie delikatne złudzenie słonecznej flary. Możemy dodać również jeszcze jeden filtr kołowy, działający od zewnątrz, który doda nam trochę winiety, przyciągając wzrok bardziej ku naszemu modelowi. Tak przygotowane zdjęcie możemy wywołać do JPEG-a lub przenieść je do Photoshopa do dalszej obróbki. Możemy użyć do tego celu edycji zewnętrznej wbudowanej w Lightrooma. Jeżeli wybierzemy edycję w Photoshopie, stworzy nam to automatycznie dodatkową kopię surowego pliku, którą definiujemy w ustawieniach Lightrooma. W zewnętrznej edycji ustalamy, żeby na przykład w Photoshopie pliki były zapisywane w formacie TIFF w danej przestrzeni barwowej, w danej rozdzielczości, daną kompresją, w danej głębi bitów. I w ten sposób każde zdjęcie edytowane bezpośrednio z Lightrooma do Photoshopa będzie nam tworzyło dodatkową kopię TIFF-a, którą możemy sobie później śmiało obrabiać w Photoshopie. I wszystkie zapisane warstwy oraz ustawienia w Photoshopie zapiszą nam się w tym TIFF-ie i będziemy mieli dwa zdjęcia obok siebie, które możemy porównać, jak wyglądało w samym Lightroomie oraz z Photoshopem z warstwami. Również zdjęcie w TIFF-ie z warstwami z Photoshopa możemy dalej poddawać obróbce w Lightroomie, używając wszystkich suwaków, które wyzerują nam się w momencie stworzenia nowej kopii zdjęcia. Możemy również stworzyć wirtualną kopię zdjęcia, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję tworzenia wirtualnej kopii, co stworzy nam dodatkowe zdjęcie. Jeżeli chcemy dla przykładu zwiększyć przepalenia, zmniejszyć cienie, podnieść biel i podnieść czerń, mamy w tym momencie dwa zdjęcia o różnych parametrach, które możemy wywołać równocześnie i dla przykładu w Photoshopie nałożyć jedno na drugie i maskowaniem wybrać, które elementy z danego zdjęcia chcemy wybrać. Jest to oczywiście bardzo przesadzony przykład i usunę to zdjęcie. Usunięcie wirtualnej kopii nie powoduje żadnego usunięcia zdjęcia z dysku. Jest to tylko i wyłącznie cyfrowa kopia danych z Lightrooma, które spowoduje usunięcie tylko i wyłącznie tej wirtualnej kopii. Natomiast jeżeli chcemy usunąć zdjęcie, które fizycznie jest na naszym dysku, klikamy prawym przyciskiem myszy, możemy wybrać usunięcie zdjęcia i Lightroom zapyta nas się, czy chcemy zdjęcie tylko usunąć z Lightrooma, co spowoduje usunięcie tylko i wyłącznie z biblioteki Lightrooma, nie z dysku, lub jeżeli jesteśmy pewni, że nie chcemy tego zdjęcia już więcej widzieć na oczy, możemy je usunąć z dysku i zostanie ono przeniesione do kosza, skąd możemy je usunąć. Jeżeli mamy już gotowe całe zdjęcie i nie chcemy go obrabiać dalej w Photoshopie, możemy je wyeksportować do JPEG-a, plik export. Otworzy nam się okno dialogowe, w którym możemy wybrać wszystkie opcje eksportu, czyli gdzie chcemy umieścić dane zdjęcie, czy chcemy stworzyć podfolder, zmienić nazwę, czy są również opcje dla plików wideo, ponieważ nowsze wersje Lightrooma są w stanie obrobić pliki wideo. Mamy ustawienia samego pliku, możemy wybrać różne formaty, w których chcemy wyeksportować jakość tego zdjęcia, ograniczyć przestrzeń barwową, nawet ograniczyć rozmiar danego zdjęcia. Możemy również wybrać konkretne rozmiary danego zdjęcia, jakie chcemy, żeby było wyeksportowane.
Możemy wziąć pod uwagę tylko dłuższą krawędź, krótszą. Możemy również dodać dodatkowe wyostrzenie danego zdjęcia, metadata, jaką chcemy, żeby była zawarta, a nawet znak wodny. Jeżeli mamy swoje ulubione ustawienia eksportu, możemy je w bardzo ładny sposób dodać do listy ustawień po lewej stronie, dzięki czemu po kliknięciu tylko raz wprowadzą nam się nowe ustawienia dla danego eksportu. Dla przykładu pełna rozdzielczość, w moim przypadku jest to pełen JPEG 100% w 300 dpi. Na Google Disk wrzucam 1200 na dłuższym boku, z czego wszystkie zdjęcia lądują bezpośrednio na Google Disku w odpowiednim podfolderze. Na Facebooka mam odpowiednie ustawienia osobne w podfolderze danej galerii zdjęć. Dlatego możecie w bardzo łatwy sposób ustawić swoje ulubione ustawienia eksportu i śmiało używać ich za każdym razem. Z grubsza to by było na tyle, jeżeli chodzi o samego Lightrooma. Jeżeli w przyszłości będziemy obrabiać nowe zdjęcia i zaczynać od wywoływania ich w Lightroomie, oczywiście będziemy przechodzić przez cały proces wywołania tych zdjęć, aż do momentu eksportu ich do Photoshopa. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście zostawcie komentarz pod filmem. Mam nadzieję, że pokryłem jak największą ilość materiału, jeżeli chodzi o samego Lightrooma. Jest to bardzo zaawansowane narzędzie. Eksperymentujcie z nim, bawcie się wszystkimi suwakami. Nie zepsujecie samego zdjęcia. Wszystkie informacje są zapisywane do zewnętrznego pliku. Same RAWy przez Lightrooma nie są modyfikowane, także nie musicie się obawiać o to, że zepsujecie swoje zdjęcia. Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Do zobaczenia przy następnym filmie. Hej!